mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Pamiętasz, kiedy pani swojego męża poznała? W którym roku? Kiedy żeście się pobrali? W 68 roku poznaliśmy się, a w 69 myśmy się pobrali. Na jesieni, w październiku, 8 października. 8 listopada mieliśmy ślub. Jak to jest dzisiaj po sierpniu, jak z żoną Leka Wałęsy? Bardzo mi dobrze. Nie. Po prostu... Ja nie jestem po prostu żoną. Lecha Wałęsy po prostu. Bo męża nie ma nigdy w domu. To już nie jest tak, jak kiedyś było małżeństwo, był mąż i żona, a teraz tylko jestem ja. Matką. Kronika z wizytą urodziny Wałęsów. Rzadka okazja, by zastać ich razem. To jest po prostu... Choć jest w Gdańsku, to jest mało, bo wychodzi rano, przychodzi na wieczór. I mało z dziećmi, w ogóle mało z rodziną. Wszystko na pani głowie? Wszystko na mojej. Wszystko muszę podejmować sama decyzję, co bardzo nie lubię. I tyle tylko, że jak wyjedzie gdzieś, to w telewizji widzimy. No, to... no ale to już jest tak inaczej, tak jakby był, nie był nasz po prostu, tak odczuwam. I teraz już tydzień czasu nie ma męża. A jak od początku roku, to przez 3 miesiące, jak styczeń, luty i marzec, to nie wiem, 2 tygodnie nie był. Jak był, 2 tygodnie jak był w domu. Tak wszystkie dni może liczyć, to nie wiem, czy nawet 2 tygodnie było. No po prostu ja sama dzieci chowam i bez ojca. No ja nie uczułam, żeby tak... Oto kłopoty z obowiązkami i z popularnością widziane od strony rodziny. Jak im coś obiecać, że gdzieś pojedzie. Nie no, teraz 2 tygodnie przed świętami to tak wolno, tak na zdjęciach widać, że na wolną sobotę wjechaliśmy. No i po prostu była taka konieczność, bo chcieliśmy pomalować przedpokój. Trzeba było podłogę pomalować, no to trzeba było się wynieść z domu, żeby to pomalować, żeby to wyschło. No to tak na sobotę i na niedzielęśmy pojechali. 2 dni co byliśmy z dziećmi i mąż był, wszyscy byliśmy razem. Nie, no po prostu teraz to nie można mówić o wolnym czasie. Jak my byliśmy kiedyś, mąż po prostu nie zajmował się tym. Prosto i bez goryczy wspomina pani Danuta Wałęsowa trudne początki życia rodzinnego. No mąż zarabiał. No ciężko było, aleśmy się zaradzili. A mieszkaniowo, tak? No mieszkaniowo były bardzo ciężkie, bo mieszkaliśmy na pokoju. Jak tośmy się pobrali, tak ze stoczni to tak, stocznia przydzielała tak pokoje. No ale to było, nie było mieszkanie po prostu powiedzieć samodzielne, tylko z kimś się zawsze mieszkało. Była wspólna kuchnia i przejściowe pokoje, przychodziło się. Tośmy mieszkali najpierw u jednej pani 4 miesiące, później w drugim miejscu rok i tak na końcu mieszkaliśmy w hotelu. W 72 roku mieliśmy na stogu, dostaliśmy 2 pokoje z kuchnią. Wtedy było tylko 2 dzieci. A później tak przybywało co rok i teraz już było, teraz już ostatnio to było bardzo ciasno po prostu, bo były małe te pokoje. Że teraz jak sobie tak zastanawiam się, to nie wiem, jakbym tam wytrzymała w tamtym mieszkaniu, bo już ostatnio, jak był tylko po samym strajku, to jak tak przychodzili ludzie, to taki tłok był, że udusić się można było z tłoku. A jak jest w domu, to wstaje 15 po 7, nie, wstaje o 7. No i tam ubiera się, szykuje i wychodzi 15 po 7 do kościoła. Na 7:30 jedzie do Przymorze. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie zrobione mu szanowni. Kilka prywatnych refleksji Lecha Wałęsy o współczesnym świecie i jego nieporządkach. W obecnym świecie jest straszny bałagan w jednostce. W człowieku, straszny bałagan. Idę do kościoła, jednocześnie przychodzę do domu i ty diable! Robię coś dobrego i zarazem kompletnie coś innego. Brak porządku wewnętrznego. Musimy zacząć porządku. To nie znaczy, że chodzi głównie o wiarę. I nie, bo można najlepiej i najszybciej można uporządkować człowieka, w jakiś sposób skierować na tory wiary. Oczywiście, ale no nie wszystkie grupy, nie wszystkich ludzi można. A więc trzeba by w inny sposób spróbować człowiekowi zrobić porządek wewnętrzny. I jak będzie jednostka uporządkowana, no całkowicie się nie uda, bo sprawa jest oczywista. Ale jak większość jednak pójdzie za tym uporządkowaniem, w
wtedy będzie można uporządkuje się i społeczeństwo, A tak to teraz, to widzi pani, to jakieś tam mafie, to narkomania, to samobójstwo, zależy. To różne brzydkie rzeczy. Wiara jest niewygodna, więc od wiary się odchodzi. I dlatego ludzie mądrzy, którzy umią pisać i umią robić, powinni się zastanowić, żebyśmy jednostki uporządkowali. Trochę chociaż uporządkowali. Wtedy będziemy mieli cel, będziemy wiedzieć, że trzeba robić dla dzieci, będziemy wiedzieć, że trzeba szacunek dać rodzicom, bo nie będziemy staruszkami. I tak dalej, i tak tym torem trzeba. Ja przynajmniej mam dużo do powiedzenia, tylko że też u mnie jest bałagan. Za dużo. Tu żona kontruje, tu dzieci obchodzą. O głos prosi babcia pani Wałęsowej. Bardzo ważna i miarodajna opinia. Panie, mogę powiedzieć jakieś dwa słówka o tym swoim wnuku, tak? Bardzo pochwalić. Znam go, jest od kawalerza, kochany. Ale dużo plotków jest, to trzeba przebaczyć. Ale naprawdę człowiek bardzo rozsądny. I moja wnuczka tak samo. Dziękuję. Bardzo się cieszę. Trzeba takie zdanie. Nie ma pojęcia. Ja bym ci dużo miała coś do powiedzenia, kochani. Jak ja cię zobaczę w telewizji, to moje serce tak pała tą miłością, żeby ci Pan Jezus dopomógł, żebyś był naprawdę. Pragnę wszystkich od ciebie tego. Nie widziałam, żeby się przygotowywała na jakieś przemówienie. No po prostu może jest bardziej skupiony, tak? Jak ma jakieś bardziej ważne takie spotkanie gdzieś, ale żeby tak było widać, że się przygotowuje oficjalnie, tam siada i pisze coś, to nie. Nie. Na bieżąco. Jakby miał taśmę w głowie nagrał. Co najbardziej lubi? Musi wszystko jeść, co ja zrobię. Bez wyjątku, czy lubi, czy nie lubi. A co lubi najbardziej? No lubi zupę grochową tylko. A tak w ogóle zup nie lubi. Ale jak zrobię, to musi zjeść. A tak to lubi, wątróbkę lubi, zrobię wieprzową, żeby smażoną taką. No a poza tym tak nie jest wybredny, żeby tam wybrzydzał, że to nie albo tamto nie. No po prostu przyzwyczaił się, że jak ja co postawię, to musi zjeść. A jak ja chcę przyjemność zrobić, no nie wiem, po prostu. No, tam staram się czasami. Jak pani ładnie wygląda, jak pani... Nie. Uważam, że nie zwraca uwagi wcale, czy ja ładnie wyglądam, czy brzydko. Tak, no po prostu. Przychodzi tak obojętnie. A może zwraca, ale ja nie widzę tego. Zwraca uwagę. Ostatnio nie tylko on, ale fotografowie prasy światowej także. Nie ponosząc jakichś większych strat. Oczywiście czasami tak. Bo nie można pisać krańcowo spraw życiowych przede wszystkim. Nawet rozmawiając z takim, czy nawet z nawiedzonym. Też nie można od razu uciekać do psychologa, bo jesteś taki. Trzeba stanąć i zobaczyć dlaczego i tak dalej. A żona to od razu wzięła i drzwi i ucho przycięła. Tylko jak się jego małżeństwo rozleci, to ciekawe, kto czyja to będzie miła. Słuchaj, po pierwsze, przysięgałaś mi. To są rzeczy, które nie wolno zrobić. Ale jeśli to zrobisz, to ja będę zwolniony z przysięgi. A wtedy co? Dzieci mają, jak wiadomo, sześcioro. Czterech synów i dwie córeczki. Ulubienicą ojca jest przedostatnia, Magda. Córka taty, bebe Magda. A powiedz bebe Magda. Nie? No. Najbardziej lubię, jak ona chce mnie pocałować, no. Daj buzię tatusiowi. Ale tak ładnie. No. Nie mogę tego.